Na terenie gminy Czernica zamontowano kolejne budki lęgowe dla ptaków jeżyków. Cel to zwalczenie jak największej ilości komarów na terenie gminy Czernica naturalnymi sposobami. Jeżyk, jak mówią mądre książki, do 20 tysięcy dziennie potrafi komarów zjeść. 250 budek, niech będą po dwa jeżyki, to jest 500. Razy 20 tysięcy. Wynika z tego, że ptaki będą mogły zjeść nawet 10 milionów komarów rocznie. Gmina Czernica zamówiła naturalnego sprzymierzeńca człowieka w walce z owadami. Czernica leży pomiędzy rzekami Odrą i Widawą. Specyfika terenu jest podmokła, co sprzyja wzrostowi liczby komarów. Jeszcze mamy oprócz tego zbiorniki typu Bajkał, w Ratowicach zbiornik, Pieskownie w Chrząstawie, więc mają miejsce. Mieszkańcy Czernicy, którzy chcą zaprosić do siebie takich naturalnych sprzymierzeńców, nie muszą się głowić, jak zrobić domek dla jeżyków. Zadbała o to gmina, kupując 250 domków lęgowych. W zainstalowaniu budek pomaga Ochotnicza Straż Pożarna. Jest to praca na wysokości, jest pracą niebezpieczną. Nie ma tam dobrego punktu podparcia, żeby nawiercić otwór. No, trzeba bardzo uważać, żeby nie spaść. Dlatego też tutaj są koledzy, którzy dzielnie asekurują, żeby też drobina była stabilna, żeby to było jak najbezpieczniejsze. Każda osoba, która boryka się z dużą ilością komarów, może wybudować dom dla jeżyków. Budki dla ptaków muszą jednak zostać zamontowane według specjalnych zasad. Specjalne wymagania, że powyżej 6 metrów, ponieważ ten jeżyk, on jak wychodzi z tej budki, to pikuje, więc minimalna wysokość to jest 6 metrów i od strony północnej. Więc jeśli ktoś ma dom, na który może zamontować budkę na wysokości 6 metrów, myślę, że tak. Gmina Czernica nie będzie rezygnowała z chemicznych sposobów zwalczania komarów, ale ma nadzieję, że jeżyki skutecznie pomogą w tej walce i zamieszkają na długo w Czernicy. Echo 24, Marta Wrońska.